Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną i powiem wam, że dopiero teraz co nagrałem odcinki na niedzielę, a teraz muszę nagrywać na cały tydzień. Oj, rany. Ciężkie życie. I tutaj jest nasz towarzysz Gor, który nam pomoże zdobyć kamień ogniskujący. Chodź, pani Gornie. Witaj! Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak, Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną, odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Okej, dobra, ale ja już tam wszystko wybiłem, panie Gordon, że chyba się coś tam pojawi z powrotem dzięki właśnie temu zadaniowi. No, po prostu, kurde, jak czułem ten zapach tego jedzenia u mnie w domu, to musiałem sobie zrobić przerwę pomiędzy nagrywaniem i sobie zjeść tam placek zemniaczany z kuklecikiem. Po prostu musiałem. Ale dobra, już zjadłem i zrobiłem wam tylko smaka w poniedziałek, bo ten odcinek będzie wrzucany jak standardowo o godzinie 15, więc mam nadzieję, że kiedy będziecie oglądali ten obiad, a czy będziecie oglądali ten odcinek, będziecie już jedli dobry obiadek. No, mam przynajmniej taką nadzieję, bo nie chcę wam zrobić smaka, nie, przez mój odcinek. No, Gornie. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Dobra. Gorn, dołączę do naszej ekipy. No to chodź, panie Gornie. Przejdziemy się do klasztoru. Tam, gdzie kiedyś byli mnisi. I cóż. Fajnie byłaby modyfikacja, która by odtwarzała kiedyś ten klasztor i także tamtą fortecę za dawnych lat, kiedy tutaj się to użytkowało i nie były to ruiny, nie? Nie były to ruiny. Chyba nie ma takiej modyfikacji. Chociaż nie pamiętam, czy powstaje. Tak sobie myślę, dziedzictwo. Modyfikacja, która jest stworzona przez kaczkę. Tak się nazywa użytkownik forum The Mothers. Ale to on chyba opowiada, a czy jego modyfikacja opowiada bardziej o jakichś tam butownikach i w ogóle. Kurde, nie pamiętam dokładnej treści. Nie pamiętam dokładnej treści fabuły. Ale to chyba raczej nie jest to, że otwarza właśnie te. Gornie. No właśnie. Gordy idioto. Jeden. No, że nie. I teraz przechodzi przez te pięć. Jest naprawdę katorga, co? Pomalutku. No chodź, Gordnie. Już myślałem, że na samym końcu on spadnie właśnie tam niżej. Już bym się naprawdę nie wiem, co bym zrobił. Dobra, Gorn, widzisz? Tu jest zamknięte wszystko. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka.
Bestyjki powiadasz, tak? Bestyjki. Ale niestety jestem z otwardziałym graczem Gutika i ja już wiem, co tutaj mam zrobić, co? Przyzwanie Debona. Nie. Ej, no. Troszkę mam. Przemiana w chrząszcza. Jakieś tam wywary z manem mógłbym wypić, żeby sobie zwiększyć. O kurde, ile jest tu tych kopaczy w ogóle. Dobra, pięknie, wspaniale. Oczywiście broń mi się zmieniła, a tego bym nie chce. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Gornie, przydałoby się, żebyś się rzucił na tą grupkę zębaczy tutaj. No właśnie, tutaj na tą potężną grupkę zębaczy. Bo ja mogę mieć problemy. Idź i tam nawalaj ich. No właśnie. No już idzie jeden. Biegnie na niego i skup. No nie, zaatakujesz go, dopóki nie podejdzie, tak? Oj, rany. Czy mogłeś te wszystkie przecież? O, właśnie. Ej, no bije porównywalne obrażenia co do Gorna. Wow. Naprawdę mi aż tak mało robią. Ja w sumie nie mam założonego ten lepszej zbroi. A w sumie mogę mieć tam zbroję przecież bandyty, bo nie chodzę do starego obozu już tak już praktycznie w ogóle. Ostatnie zadanie jakie już miałem, to już wykonałem. Dobra, zbierajmy właśnie ten trofea, bo coś mam wrażenie, że jednak złoto może być jeszcze o wiele bardziej przydatne w czwartym rozdziale, bo mam wrażenie, że mogą już naprawdę bardzo fajne bronie wyskoczyć u handlarzy i w ogóle. Olbrzymi zębacz, tak? Siła plus jeden, tak? Okej, okay, no to chodźmy, Gorn. Tutaj jest ich więcej, co? Tutaj jest ich więcej. Jakiś napój. I mamy jeden punkt siły za darmo też. 115, nie? Okej. Okay. Serio, te zębacze już nam tak malutko robią. Mich po prostu idziemy, robimy swoje tutaj z Gornem, naprawdę. Taki towarzysz mógłby mi się przydać na stałe. Wtedy też mógłbym dosłownie wszystko i wszystkich powybijać i to nie byłoby jakiegoś większego problemu dla mnie i dla Gorna. Okej, jest tutaj sporo roślinek. Mam nadzieję, że jakieś tutaj ważne roślinki. Oczywiście. Psianka do czegoś tam była potrzebna, takim kluczowym składnikiem jest. Więc dla mnie naprawdę bomba. Tutaj jest cieniostwór i co to jest mikstura? Dobra, spoko, lajcik. No i ranem, w sumie tego mięsa cały czas zbieram. I co tutaj jest? Czy coś tutaj jest? Jest tutaj stół alchemiczny. I są skrzynki, które pewnie są zamknięte na kombinacje, tak? Na jakieś tam kombinacje. O, na szczęście nie. Przemiana wilka, wścierwojada, wytrych, trochę bryłek rudy i szczały jak najbardziej na tak. Nie będę miał co robić z punktami nauki, to się zaczniemy rozwijać w poszukiwanie się z łukiem i w ogóle. Kamień ze starego klasztoru. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Okej, okay, spoko, że mi przerwałeś przeglądanie skrzynki. Okej, okay, wytrychy, no
bryłek, bryłki, rudy, no nie zawsze w cenie, zawsze w cenie. Nie oszukujmy się, zawsze to jest trochę w cenie. Czy coś jest tutaj innego? Chodź, Gorn, chodź, chodź. Nie bałaguj się przez te drzwi, naprawdę. No chodź. No właśnie, no myślę, że się tam zabłokuje pomiędzy drzwiami i... już musiałby tam zostać do końca swoich dni. No i tak się zbugował. No ja cię kręcę, Gorn. Boże. Już pamiętam, jak mi się przypomina ten odcinek, kiedy Feo nagrywał Gutika 1 i nazywał cały czas Gorna, ty idioto, ty idioto. Nawet w nazwie odcinka było ty idioto 1. Nie, ja się z tym zgadzam. Nie wiem, co musiał wtedy czuć Feomatar. Czyżby tutaj jakiś troll się pojawił? O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Jakoś minąć? I wyciąga broń i dobra, no to lecimy na tego trolla, co się będziemy cackać. Po prostu zaciecham jak na ten. A, możemy mu zadać obrażenia na szczęście, tak? O, zdecydowanie. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Okej, ja ogólnie tutaj zauważyłem, że tutaj jest coś do exploringu, jest tutaj coś do exploringu. Więc ja bym się jeszcze tutaj przeszedł po tutejszych okolicach, zobaczyłbym, czy może jakieś tutaj fajne bonusiki będą. Ale w ogóle jakieś tutaj byli mnisi, a tutaj jest posążek orka. Ciekawostka, ciekawostka. Czyżby tutaj byli kiedyś mnisi, ale... ale zostali, tutaj wszystko zostało przejęte przez orków i na przykład wybudowali sobie na przykład pomnik ku czci zdobycia tego klasztoru, czy coś w tym stylu. No, ciekawe, ciekawe. No nie wiem, czy mi się tutaj opłaci wejść. Nie wiem, czy jest tutaj coś interesującego, co mogło mi się przydać. Ale wiecie co? Twórcy edycji rozszerzonej mogli tutaj poukrywać jakieś mikstury, jakieś tam stałe mikstury, nie? Tak na dobrą sprawę. Tutaj mi się nie opłaca tego czytać. Z początku pomyślałem, że te książki, które tutaj leżą, mogłyby być jakieś tam przydatne i może byłoby je podnosić, ale z tego co widzę, że raczej one są tak tylko dla wizualnego efektu. Coś podniosłem jeszcze. Co ty tutaj podnosisz? Nie wiem. Podniosłeś jakieś rzeczy, o których... Coś mi się wydaje, że jakieś niewidzialne zwoje, ale to nie ma podpisu, nie? Nieważne, nieważne. Tej drabiny i za daleko. Ej, no użyj bezimienny tej drabiny, bo się naprawdę pogniewam. Dobra, no to coś tutaj pozbieraliśmy. Mam nadzieję, że to może być przydatne potem. Bo z magii może będziemy korzystali w jakichś tam późniejszych etapach rozgrywki. Teraz kluczowe zadanie będzie wejść tutaj i się rozejrzeć, czy coś można tutaj jeszcze znaleźć. Bo mam przeczucie, że coś tutaj jeszcze może być, bo inaczej nie byłoby tutaj tak to zrobione, żeby dało się tutaj wejść, nie? Może jakaś fajna zbroja? Jej!
A może niekoniecznie, co? Może niekoniecznie, może coś innego fajnego. Tam jest skrzynka. I tam jest ten troll, tak? O kurde. Ja nie pamiętam, jak się tutaj to robiło, co? Niby mogę jakoś... Ale po prostu... Jesteś za daleko, czy nie możesz po prostu tego zrobić? To tak wygląda, jakby to było po prostu zabugowane. A jakby był krwiopijcą, to w ogóle mógłbym się przedostać na drugą stronę, czy po prostu jak przelecę nad przepaścią, to zacznę spadać? Ciekawe, nie? Ciekawe. Przemiana w jaszczura, ścierwojadę, kratoszczura, chrząszcza... ale chyba nawet nie ma w krwiopijce nic w tym stylu, co? Dobra, nieważne, dobra. Ja tam nie wiem, jak się dostać. Może sami mi napiszecie, jak się tam powinienem... Jakie są możliwości, żeby się tam dostać. A ja potem sobie to wykorzystam w kolejnych tam odcinkach. No i pewnie tak zrobię, no. Po prostu no, nie przychodzi mi nic do głowy. Czy nawet to w podstawce się dało coś takiego robić? No niby wygląda na to, że w tej skrzyni naprawdę mogłoby być coś bardzo wartościowego. Zresztą jest to też chronione przez trolla. Samo położenie skrzynki na to wskazuje, że coś tam może być naprawdę wartościowego, a jak jest jeszcze chronione przez takiego strażnika, to tym bardziej. No cóż. Dobra, no to teraz idziemy do kamiennej fortecy, po kolejny kamień ogniskujący. A potem kamieniem ogniskującym idziemy do tego grobowca, gdzie powinien nam Milten pomóc z tymi szkieletami. A potem to ja już nie mam bladego pojęcia, co by można byłoby zrobić. Potem to już chyba oficjalnie zakończy się trzeci rozdział, no i zaczyna się czwarty, nie? No, tutaj są jakieś ścierwojady. Dobra, no to pokonajmy sobie te ścierwojady. Ścierwojadzie.